Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego to wszelkie działania przeciwdziałające zagrożeniom związanym z nieautoryzowanym dostępem do infrastruktury krytycznej. Realizujemy to zapewnienie bezpieczeństwa poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne, mechaniczne oraz elektroniczne. Bezpośrednia ochrona fizyczna jest dla nas wszystkich intuicyjna. To ochroniarze wyposażeni w broń, środki przymusu bezpośredniego, środki łączności, zestawy medyczne. Środki przymusu bezpośredniego to przykładowo kajdanki, pałka, gaz, szoker elektryczny. Zabezpieczenie techniczne to przede wszystkim mury, płoty, siatki, okna, drzwi. Zabezpieczenie elektroniczne to przede wszystkim te systemy elektroniczne, które wspierają naszą ochronę. System kontroli dostępu, system sygnalizacji łamania i napadu, monitoring wizyjny. Wprowadzenie solidnego systemu ochrony fizycznej musi być poprzedzone dokładną analizą, oceną zagrożeń. Jako podstawę w przypadku ochrony fizycznej zalecamy tak zwany design basis threat, czyli przeanalizowanie, jacy przeciwnicy, jacy intruzi mogą nam zagrażać. Pamiętajmy, że głównym elementem warunkującym skuteczność ochrony fizycznej jest motywacja i kompetencje pracowników ochrony fizycznej. Bez zrozumienia, że pełnią oni kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa, nie zbudujemy bezpiecznej organizacji.